Dzisiaj w odcinku chciałbym pokazać, że można czarować starą perolowską meblościankę i zrobić z niej komodę na miarę XXI wieku. Do metamorfozy potrzebne będzie nam odrobina chęci, cierpliwości i kilka podstawowych rzeczy. Zacznę od jej wypatroszenia, następnie muszę zdjąć blaty, ponieważ chcę ją zastąpić jednym długim, aby nie było widać łączeń. Meble rozebrane, teraz przytnę plecki, które w oryginale nachodziły na blat. Wstępny projekt wygląda tak, ale w rezultacie zupełnie nie będę się go trzymać, ponieważ na bieżąco plany i pomysły się zmieniały. To jest taka komoda, z którą miałem mnóstwo przygód. Wzmacniam teraz plecy dodatkowymi gwoździami. Wracając do blatu, udało mi się go dopasować z ex-komody, którą przerabiałem jakieś 2 lata temu. Na komodę miałem zupełnie inny plan, ale w rezultacie poszło jako dawca części do innych projektów. Połączę teraz 2 elementy śrubami, aby móc je postawić na nogi. Używam zwykłych śrub, jakie miałem pod ręką, ale powinny fajnie sprawdzić się takie dwuczęściowe, jakie dodawane są na przykład w szafach, w śrubce o niebiesko-żółtym logo. Blat miał kilka ubytków po przechowywaniu go w piwnicy, więc zaszpachluję je szpachlą do drewna. Jako stelaż do nóżek wykorzystam stare fronty szufet z jakiegoś trupa. Nogi są na swoim miejscu, więc zabieram się za ściąganie lakieru z niektórych elementów. Robię to za pomocą opalarki z skrobaka. A jeśli jesteście ciekawi innych metod, to na kanale jest short odnośnie ściągania starych powłok. Po zdjęciu lakieru z chrobakiem trzeba jeszcze powierzchnię lekko przelecieć papierem ściernym. Zobaczcie efekt przed po. To samo robię z szufladami, a boki i wnętrza już tylko matowe podmalowanie. Czas na wspomniane malowanie. Będę to robić głównie natryskowo, a tym razem testuję nową dla mnie farbę od New Colors, odcień żyzna gleba. Link zostawiam w opisie. Pierwotnie chciałem wyfrezować fronty te od szuflad i lewe drzwi, ale zrobiłem najpierw test na starym blacie, widać chuj***a zdzież, a później zaryzykowałem na szufladach i efekt mi się zupełnie nie spodobał, więc akcja ratunkowa, mata łazienkowa. Najpierw rozebrałem ją z niepotrzebnych rzeczy, wymierzyłem, przeszlifowałem i zaciąłem. Na fronty przykleiłem naklej do drewna i po wyschnięciu ją pomaluję. To samo robię z każdą z szuflad, które wcześniej mi nie wyszły.
Klej możecie rozprowadzać pędzlem, szmatką lub rękawiczką, tak jak to widzicie na załączonym obrazku. Po wyschnięciu szlifuję ramkę papierem ściernym na krążku. Fronty na początku myślałem, aby zostawić w innym odcieniu, ale gryzło mi się to z moją wizją po drodze, więc pomaluję je również w kolor, ale przynajmniej będzie na nich struktura drewna. Uchwyty chciałem pierwotnie zostawić oryginalne, ale... I nastąpiła kolejna zmiana planów, ponieważ te uchwyty mi się nie podobają zupełnie, więc niestety będę musiał zaślepić stare otwory i wywiercić nowe, a zaraz zobaczę, czy nowe, które jeszcze posiadam w zapasie, będą do niej pasowały. Więc użyję tych z pierwszego projektu, ale najpierw je przemaluję. Uczę spray kilka machnięć i bajka. Uchwytami dołożyłem sobie trochę pracy. Na szczęście mebel jeszcze nie był finalnie gotowy i została mi jeszcze jedna warstwa na frontach do pomalowania. Także spokojnie, nie musicie mi pisać, że najpierw hola, rób dziurę, a potem maluj. To wyszło w trakcie. Na dół wymyśliłem sobie listwę maskującą mocowanie nóżek. Pomaluję ją na czarno i będzie wyglądać, jakby była elementem zintegrowanym z nogami. Niektóre elementy wnętrza, jak półka czy wnętrza i buki szuflad, wytapetuję. Mam nadzieję, że będzie to miły detal, który dopełni cały ten mebel. Na koniec pozostaje mi pomalować blat na biało i możecie zobaczyć efekt końcowy. Nie zapomnijcie zostawić swojej opinii w komentarzu i oczywiście łapki w górę, jeśli metamorfoza Wam się spodobała. To na pewno pomoże wybić się temu filmowi nieco wyżej. Ja się żegnam i widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Hej!